Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolinisty, ze mną oczywiście Krzysztof oraz witam na Twitchu, cześć wszystkim. Siemka. No, witam też w całym Tajo, więc witamy serdecznie na kolejnym odcinku. Słuchajcie, kolejna fajna akcja dzisiaj, bo się wyda dwa zestawy. I od razu na samym wstępie wam powiem, co się też dzieje. No, za chwilkę wam powiem, co się dzieje z naszym Ursusem. Co się stało, bo Krzyku bardzo dobrze, bo to odwalił przyszłe części i wszystko wygląda tak, na Cito. Ale zanim tego przejdziemy, oczywiście orędzie i mój ból dupy o ten zestaw. Słuchajcie, niestety będziemy go sprzedawać, bo jeżeli ja ten Staltech podczepię do Maseja, jest cacy. Jeżeli ja podczepię siewnik Agromasza do Maseja, jest cacy. Jak podczepię Agromasza i Staltecha, to nagram 400 FPS-ów. Idźcie to zobaczcie na tym odcinku, niestety, bo wiem, że to jest trochę nierealne, ale zapytam proszę was, czy mogę w ramach tego, bo on był kupiony ten agregat na młodego rolnika, czy mógłbym go po prostu wymienić bez żadnych kosztów, bo po prostu mod mi strasznie laguje i mam takie coś, właśnie wysłali mi talerzóweczkę Agromasza, więc pasowałoby z hydropakiem, nie? I Masy też się ponoć pociągnął, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy mogę wymienić według was agregat na talerzówkę, czy nie, bo zobaczycie, dzisiaj będą tragiczne lagi i ostatni odcinek chcę zrobić z tym samym, bo to po prostu jest, no, mega niegrywalne, nie? Razem z tak się te mody gryzą, że to jest masakra, nie? No ale dobra, to za chwilę przyjdziemy. A, jeśli nie było, próbowałem też poczepiać do innego zestawu, do innego ciągnika i to samo jest, nie? To już mi to testowanie na streamie. Krzyku dzisiaj pojeżdżać będzie z naszym starym zestawem, czyli EMTZ-em, ja Masajem, potem się jeszcze jakoś myślę zamienimy. O, czekajcie, za radyjka tylko zmienię. O! Dobra, to radyjko. Słuchajcie, co dalej? Krzychu, powiedz, co dzisiaj się zmieniło w Ursusie. Zapal światło może tam, o, dawaj. Zapalić? Tak, zapalaj. Jest, no, ja to muszę, wejdę dopiero jak ten. Pozdrawiam serdecznie, tak, będziesz na odcinku. Pozdro, dziękuję za Nate'a, żółwik. No i tak to się teraz, tak to się prezentuje, dokładnie. Słuchajcie, jakie zmiany deszły? Zanim napiszecie, że co to jest? Czego to jest białe? Haha, x do lol. Słuchajcie, robimy oczywiście progres tego wszystkiego. Niestety farmingu, jak tu gadaliśmy przez stream, nie ma możliwości tych masek pościągać sobie po prostu. Znaczy, można by, ale nie jestem tyle zmodowanym człowiekiem, żeby to ogarnąć. Dlatego nie ma tego po prostu. I jest coś takiego. Dlaczego z 12.04 stało się 16.14? Już wam tłumaczę. Maska była stara, poginta, poszła na złom. Zamówiliśmy nowo w takim razie do właśnie 16 z nalepkami i tak dalej. Do tego 16, ponieważ był całkowity remont silnika robiony. No i dołożyliśmy też turbinę. Więc widzowie powiedzieli, że skoro dokładamy, robimy nowy silnik, robimy turbinę, to zrobimy od razu z niej 16-14 tak naprawdę, nie? Więc mówię, kurde, w sumie tak, nie? Więc niechaj tak będzie i mamy po prostu tak, jakby nie było, 16, nie? Bo właśnie miał być remont, a cała reszta ciągnika jakby pasuje i została taka, jak była, nie? Wcześniej. No oczywiście oprócz tam jeszcze lekkie zmiany w błotniku, no i też kabiny. Wiecie, kabina jest teraz ursusowska, ta oryginalna, też na razie wszystko jest w takim podkładzie. Ja wiem, ktoś mi powie, że nierealne, że coś tam się powinno tutaj, jak to się dopiero pruli na czacie, że powinien to pościągać. No ale mówię, nie jestem na tyle zamodowany, że tego nie potrafię robić, także przepraszam bardzo. Ale chodzi o to, że sam progres jakby jest pokazany, jak to wygląda, nie? Ciągnik oczywiście idzie na handel, więc dzisiaj nim nie będziemy robić. Uznaliśmy z Krzysiem wspólnie, że skoro jest podkład, no to po co to robić i tak naprawdę zostanie on sobie taki jest teraz w garażu. Ale jak to jest podkład, to ty po co żeś te naklejki przyklejał? Później będziesz coś dzierał, będziesz malował. Ja ci nie będę pomagał. No niestety, w konfiguracjach w sklepie nie miałem bez nalepek. No ale mniejsza o to, mniejsza, nie? Słuchajcie. Słuchajcie, więc no tak po prostu wygląda, nie? Na ten moment czekamy jeszcze na tura, żeby przyjechał, bo wiecie, konsola już jest założona. No i niedługo będziemy go wystawiać, nie? Także... Ale przed tym jeszcze zrobimy na hamownię, ja z nim pojadę, ja zobaczę, ile to kloni wypływa jeszcze. No dobra, spoko, spoko. Pokaż środku, wiesz co, pokażemy chyba, albo mogę teraz pokazać w sumie, nie? Ale tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero byśmy mogli pokazać, jak już będzie wszystko gotowe, nie? Więc o, proszę bardzo, na razie tak to się tutaj prezentuje. Jest tutaj też w ogóle nowy środek, widzicie? Był tam ten stary, więc mamy taki trochę nowszy. O, to jest coś, jakieś coś on lata. No i tak to po prostu tu wygląda, nie? To jest, zobaczcie też w kolejnych odcinkach, jak to się będzie zmieniało, nie? O, to jakiś brud mi się zepsuł. Nie wiem czemu, tak dziwnie, coś skapnęło. Po niepomalowaniu. O, zmieściłem się? Zmieściłem się.
Okej. Okay. Dobra, to Krzychu, jedziemy, bo dzisiaj mamy siebie na odcinek zaplanowane. Nie ma co czasu marnować. Tak, wiadomo. Któryśmy sobie wcześniej trochę podziałali i robiliśmy ziarno. Jak coś? Śmieję się też, że ta animacja leci w tą stronę, nie? Dobra, to jest w sumie. Co, Krzychu, w sumie jedź. Jak ktoś na pole 49, nie? Aha. No. To okay. Dawaj. Spokojnie. Dobra, ja w sumie też zasiadam do ciągnika. O, już mi lagi się włączyły, tylko do niego podszedłem, nie? Dobra, podnosimy sobie ja też mam 20 FPS-ów, dobra. Co masz? 20 FPS-ów. Już wiem od czego wtedy. Ty, ale nie, to jest tragedia, chłopie, to jest jakiś dramat, nie? Czekajcie, czemu jest taka kamera tej paskudna, taka ten? Mam sobie tak, o? Można tam więcej. O, już trochę lepiej. No patrzcie, nie? To jest po prostu dramacik, co tu się odpierdziela. 28 FPS-ów, nie? Artur, dziękuję serdecznie, Boże święty. No, więc tu naprawdę serdeczna prośba dla was, właśnie widzowie, czy możemy sobie to wymienić po prostu, nie? Bo to naprawdę będzie u nas, no, tragedia, nie? Czy tam już siejesz? Tak. A powiedziałem ci, że mamy tam jęczmień czy pszenicę? Powiedziałeś, że nic nie powiedziałeś. A no, ja pszenicę zasiadłem. To dobrze, to się pszenicę. Ja cię już spoko, nie? Już to właśnie wjeżdżam. Ty, na najgorsze odcinek dzisiaj będzie ever, nie? Na 300 klatkach po prostu nagrywany. A, 34 klatki. A, wenderowacie, sorry? Nie, nic się nie stało, Artur, nic się nie stało. To weź, mogłeś 24, byś miał filmowe. Tak, filmowe 24 FPS-y. No. Czekaj, teraz tak, opuszczamy sobie to. No i ruszamy, nie? A właśnie, co się stało z tym polem ogólnie? Nie, no to jest jakiś dramat, ja mam 20 FPS-ów, chłopie. Ale masz problemy. Ty, no stary. Ja mam 25. Ta jest, stary, jest 3 metrowa, no. To pole tylko co to ma... Boże święty. Ej, dobro ludzie. Po tym odcinku wam po prostu udowodnię i was zmuszę tak, żeśmy jednak zmienili sobie tutaj to na inną maszynę, nie? Bo to jest jakiś dramat. No, więc właśnie patrzcie tutaj, jak to wygląda, nie? Pole wyjście jeszcze zasiane, trochę tam jeszcze takie zostały niektóre elementy, niestety farmik jest takie brzydkie paski się porobiły. Ale to oczywiście nic, wszystko sobie elegancko wyrośnie. Tam trzeba się ogólnie dać azotu trochę, więc ja tam pewnie jeszcze wlecę sobie z naszym z naszymi rzeczami. No i coś tam podziałamy sobie, nie? Tam chcesz o tamtej strony leci, tak? Jakoś tak, no. Nie, no to jest hit. Jeszcze przed tym miałem 40 FPS-ów, narzekałem, nie? A teraz są tyle, to jest w ogóle jest. Ty nie, może kable trzeba podłączyć albo coś? Poczekaj. Kable, łaty. No jakieś kable tu się podpina, ale... Nie, nic nie pomogło to, nie? Kilka FPS-ów, może więcej. Przez... nie wiem, no... no hit, nie? Dobra, więc oczywiście lecimy sobie. Siejemy. No i tak właśnie mówię, nie? Że to wszystko dzisiaj mamy to pole ogarnąć. Mam nadzieję, że to się oczywiście uda zrobić. Na całe szczęście mamy te zestawy prowosiewne, więc od razu wjeżdżamy na śmierdzisko. Bez żadnego ale. Tutaj też wcześniej Krzychu woził obornik. Nie, gnojowice chyba, czy obornik? Chyba gnojowice była. Tutaj nie wiem, nie pamiętam. O, coś to po prostu było do sztucznego, naturalnego nasypane. Albo rozlane. No i przez to od razu możemy właściwie robić te fajne siewy, nie? Ty Krzychu, wiecie co? Ty Krzychu, wiecie co? Towarzyszu, wiecie co? chyba Krzychu zamienił się zaraz zestaw, wiesz? Jestem ciekaw, czy mi będzie lagowało, jakie będę tam, bo na odcinku trochę 7, tak nie? No. Czyli gówno jest sztuczne? Nie, naturalne jest. Naturalne właśnie, nie? Ty no, panie Krzysiu, ja się muszę chyba z tobą zmienić, zobaczymy. Poczekaj, weź, ogarniamy sobie to? Teraz? No, teraz. Bo to jest dramacik. Kurde, nie mogę przejść. Nie ma czasu, a tam chcesz. Spoko, kapka, trzymaj się. Ja mam 30 razy już, żebym siadł do Maseja. Ej, dobra, ja to mam... Nie, mam 30, to i tak jest słabo, ale lepiej niż tam, nie? Ja też mam 30 już. Nie, tragedia, ludzie, tragedia. Jeszcze to Masej, znaczy Masej, MTZ ma te biegi. Dwa do tyłu, trzeba nad nimi tutaj panować. Okej, szóstkę zapinamy i ogień, nie? Nie, no trochę lepiej jest. To 30 no. Już sobie lepiej niż 20, nie? No wiecie ludzie, po prostu musimy zmienić tą talerzówkę, znaczy zmienić agregat na talerzówkę, nie? To samo mieliśmy po tym odcinku, tylko tam jakby to narastało sobie, a tutaj to już jest w ogóle hit, nie?
Ty masz tyle FPS, co jak gram FPS-a. No ja wiem właśnie, tylko wiesz, nie masz kompa takiego jak ja, nie? I to nie, że się przechwalam, tylko po prostu ja kupiłem komputer pod nagrywanie, pod robienie map, pod robienie dla was rzeczy i ja mam 20 FPS-ów, nie? Przez jakąś modyfikację, no. No sorry, że tak. Nie wiem, kto jest autorem tego modu, ale bym się na waszym, na miejscu autora po prostu przyjrzał tej modyfikacji, nie? Dlaczego tak się dzieje, nie? Bo no jest trochę słabo, nie? Po prostu. A masz więcej FPS-ów, czy nie? Nie. No, ja też nie. Jest tak samo, jak było. No. Czyli wspaniale. Co, się odwaliłem? A co odwaliłem? To jest akurat taki lekutki zestaw, nie? Więc to jeszcze spoko, ale tam Krzychu ma taki fajniejszy zestawik właśnie. No ale co z tego, skoro on tak mega ciśnie, nie? Ale dobra, zmienimy sobie... Dobra, wiecie co? Nie szło to. Podjąłem decyzję już, nie? Możecie pisać komentarze oczywiście, czy założę, zrobiłem, czy nie. Ale naprawdę, po tym, co ci się po prostu teraz dzieje, to... No, wymienimy sobie go po prostu na... Trzeba wyjeść jak najszybciej. No. Kultywator jest od VN-a i od MZ-a. Aha, okej. Okay. No to... Lubię chłopaków, szanuję bardzo za twórczość, ale coś tu nie siadło, nie? Coś tu nie siadło, no, ewidentnie. No się wiecie, jakby osobno jest spoko, nie? Ale jak się podłączy ten siewnik właśnie, to jest słabiutko, nie? Zresztą, wiecie, ten siewnik nawet tam od hub jak był pokazywany, to właśnie z tym pazurkiem, nie? Mówię, no ty, no kurde, no idealnie pasuje do tego pazurka, nie? Jakby dedykowany sprzęt, nie? Coś się psuło, no. I zaraz przyjdzie mi ten, chłopaki przyjdą i przyjdzie mi, no mapy takie grasowe i to dlatego. Ty, wiesz co Krzychu? Ja nie mogę. Robimy cięcie i sprzedajemy to, nie? Dobra, ludzka, wracamy do sporotem. Jak widzicie, jesteśmy już ponownie, mamy znowu FPS-y swoje, czyli tam około 60 się to wszystko kręci. Co się stało? No wymieniliśmy po prostu ten agregat, nieszczęsny, tą talerzówkę. Więc już Krzychu teraz legitnie w końcu może działać sobie tak jak powinien. No i już w sumie działa, nie? Także... o, ustawię tak, żeby wszystko było elegancko. Więc Krzychu już tam działa z agromaszem. Jeszcze dzisiaj do niego siądziemy, pokażę też jak on działa, więc fajny zestawik. Wiem, że mega nierealnie, przepraszam serdecznie za to po prostu, że tak to wyszło. Ale widzieliście po prostu co się dzieje, nie? Że dzisiaj nie dało po prostu tego odcinka nagrać. Mam jednak nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie i że nie będzie z tym problemu, bo to już kolejny raz, kiedy wymienialiśmy sobie ten... tego właśnie, ten agregat, bo wcześniej był drugi raz, pamiętacie, że był czerwony na początku, potem był żółty, tam poleciałem roleplayem, że wiecie, że niby mi pomylili po prostu, myślałem, że coś pomoże po prostu, bo okazało się, że tamten Izardowski lagował, jak się okazało też tutaj, ten też lagował, nie, ten tego Staltecha, dlatego, no, po prostu musiałem sobie po prostu wymienić, ale myślę, że i tak nie jest jakoś tam, nie jest to też mega ból, nie, ale ból, jakby to Boxer powiedział, nie. No, więc fajowo. We dwóch to myślę szybko pójdzie, nie? Krzychu, jak tam dzisiaj w ogóle tym sieje? Daje to radę ten masej? No to idzie, chłopie. No. No dobra, mieliście rację, widzę tutaj na czacie, że jednak da radę, nie? Bo zwykle jest tak, że to się łączy te moce, nie? Daje radę masej, no idzie właśnie. Pani tam widzę, Krzychu sobie spoko leci. Dobra, to może trochę tak z środka pojeżdżę? Zatem kiedy jeszcze środka? W sumie, a tu jest jakiś taki gdzieś siedzi. O. Teraz już lepiej. Ty zarobisz taksyjka, nie? Tak na dwa zestawy chce cisnąć. No. Nie wiem, czy już słyszałeś, ale widzowie okrzyknęli nas jednym z lepszych serii multiplayer z polskiej, jakby takiej serii farmingowej, nie? Znaczy, widzowie. Może? Dwóch napisało, że jesteście no. Naprawdę zajebiści i robicie prawie jak MST. Siema, Bumpera. Napisali, no fajnie, ale MST, no prawie jak MST robicie, super, nie? No prawie. Mówię, o, no to dobrze, nie? Jak prawie jak MST, to co zarobiliście, nie? Także Krzychu... Prawie jak idole. Dajemy... nie no, dajemy radę, dajemy radę. Ja tam sieję, mam nadzieję, nie? Też siejesz? Mi się akurat ten siewnik nie wymaga włączenia, nie? No nie. No, a mu niestety wymaga tutaj. No. To kółeczko. Ta Isaria. Ale idzie. Siema dziku, witam. Do kogo to było o Pamperapie? Ja tu się trochę ten... Zagalopowałeś. Dawid, dzięki za followka, witam serdecznie. Powiem ci, że to mega daje taki ten chwast, nie? Trochę jak poplon wygląda tak delikatnie. No, elegancko. Dobra Krzychu, zamieniamy się. Ja chcę Maseja. Okay. To jeśli tylko cofnę, okej? Okay? Żebyś miał elegancko.
Okej. Siema, cip. A, okej. Siema do ciebie. A, no dobra, dobra, Bambera, już ogarniam. Fajnie to wygląda, ten zestawik teraz. Zobaczcie, nie? W sensie inaczej. W końcu jest to, wiecie, jakby zrobione pod kolor, nie? Razem. Więc spoko. O Boże, co to jest z tym tym? Panie kochany. Taki fof duży był. Ale tu idzie, chłopie, 20 na godzinę to leci. Dwójkę jednak włączę tutaj sobie na spokojnie. Jakoś tak szybko siedzę, mam wrażenie. Nie wiem. Coś mi przechyla chyba na bok. Jak ci się zedrze, to jeszcze ma klimat? Tak mówisz, że jak się fajne ma ziarnie porobione? O tak, tak, to spoko, nie? No i co, ludzko, ogólnie liczę. A właśnie, bo też o nim mówiliśmy i liczyliśmy sobie hektarki, które mamy na naszej tutaj tej pięknej serii i wiecie ile weszło? Że mamy prawie 11 hektarów ziemi, więc jak chodzi o farminga, to sporo jest dosyć i mamy dużo bardzo fajnych akcji też zaplanowanych gdzieś tam na przyszłość, także mega się cieszę, że tak to akurat fajnie wychodzi i że nam dużo tutaj tych hektarów doszło. No bo dzięki temu możemy się bardziej w to właśnie zagłębić. Ej, chyba będziemy mieli po jednym przejeździe teraz i jedziemy na klina tam, nie? No, elegancko wyjdzie. Także super. No, jakoś tak. Nie? Postaram się mieć wiarę szeroko, żebyś tak mógł na raz złapać, nie? Nie no, chyba idzie to. Trochę tą kamerę bym sobie porał, bo jest tak jakby na dachu za bardzo, ale tak to jest git. Ej, właśnie, mam jakiś was pytam taki modzik, mam taki modzik Farming 19. Na kamerę zmieniono w trakcie jazdy, jak i poza nią, nie? Jako postać, jako maszyna. Czy daje taki motyw dostępny gdzieś? Bo mi się by to mega przydało, nie? Tak, Gruber zmieniłem, po prostu musiałem wymienić, bo tamten był, no... Zobacz na odcinku, nie? Co się wydarzyło po prostu. Więc teraz jest talerzówka, Gromasza, nie Gruber. No niestety, trochę musiałem nadejść zmiany, nie? Na modhubie jest takie coś? Okej, okay, a jak po odcinku wam was poproszę o to, żeście mi wysłali, to wyślecie mi? Bo by się przydało takie coś, nie? Bo używam często tych komend, jakby to nie jest żaden problem, tylko po prostu dla widzów może być trochę średnio, nie? Że na komendach jakby cisnę. Okidoki. No, i co? Myślę, wiecie co? Zrobimy sobie tak, że to pole tylko tak, żeśmy sobie jedno zasiali. I na kolejnych odcinkach, że siewów nie będziemy robić, to nie, może jeszcze jakieś tam końcówki siewów tam zostawimy sobie. A tak to po prostu koniec tych siewów, tak? I lecimy po prostu dalej z akcjami i z dalszą częścią po prostu naszej serii. Ona czerę do tyłu? O, spoko. 15 na godzinę. Także spoko, to widzicie, zresztą mamy kolejne nowe pole, zrobione jakiś czas temu. Chyba nawet na 77 odcinku, z tego co pamiętam. Także jeszcze też nie posiane w ogóle, będziemy się musieli nim zająć. No ale to teraz spoko będzie, nie? Dużo kawałków doszło, dużo powiększonych, więc fajnie, nie? Czy będę te pola łączył? Wiesz co, powiem ci tak, ogólnie te pola są bardzo fajne osobno, nie? Jeśli ja będę chciał je połączyć, to trochę słabo, bo na przykład tutaj mam idealny prostokąt, czyli coś perfekcyjnego pod kukurydzę, nie? I właśnie myślę, czy by to pole właśnie nie zrobić w kukurydzę, jakieś kiszonki i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie się tak zastanawiam, czy może by na razie jakieś zboża po prostu nie dać, a kukurydzę gdzieś na innym jakby miejscu, nie? Chociaż nie wiem w sumie, to pole tylko pod kukurydzę 48 byłoby spoko, nie? Więc myślę, że tak można by podziałać, nie? Że zrobić tam te właśnie kukurydze, nie? Na tym poletku. No, bo tamto kukurydze, co mamy, ona sobie rośnie na ziarno. A to można by sobie robić na kiszonkę, nie? Gdzieś tam. Chociaż dużo kiszonki z niej wyjdzie. To ja nawet nie wiem. Chyba, żeby zrobić kiszonkę i ją sprzedawali gdzieś, nie? Też to jest w sumie spoko pomysł na zarobek, a kiszonka mega droga, no, nie? No można w sumie, nie? Ty, a mamy teraz ten, mamy teraz to DLC tego Goveila, to można kiszonkę w belki sobie zawijać. Byśmy mieli gdzie przechowywać, nie? W takim można. Razie. Bo ogólnie, wiesz co, Krzychu, ty nie masz Goveila, nie? Nie mam. Ja, bo ogólnie belki, które te belki są dostępne nawet dla ciebie, nie? Ja teraz mogę normalnie komendą zrespić tę belkę i ty byś ją widział normalnie, nie? I musimy je normalnie używać. Więc możesz zrobić tak, że skoro nie masz dodatku, to ja mógłbym po prostu wypożyczyć na jeden odcinek, sam to ogarnąć i ty byś po prostu przyszedł już na kolejny, kiedy byśmy mieli gotowe, nie? No, coś takiego, spoko. No, bo to byłby tylko odcinek spakowania tych belek, wpakowania kieszonki w belki, nie? Okej. I to właściwie byłoby tyle, nie?
No i to było spoko, byśmy po pierwsze mogli to lepiej wozić, bo byłoby to sztywniejsze. Po drugie byśmy użyli nowego dodatku, czyli byśmy sobie, nie wypożyczyli sobie ten, tą, nie wiem, to się jakoś to nazywa, czyli raczej nie pakownica, no ale wiecie co chodzi, nie? I to byłoby spoko. Tam robisz pomieszczenia, tak? Rozumiem? Tak, tak, próbuję okay. Przynajmniej. Dobra. No to słuchajcie, ja myślę, że tu się zaraz tak pożegnam. W sumie, no, pojadę do Krzycha, zobaczymy jak on tam idzie. I pożegnamy się i my oczywiście z Krzychem jakby nie przestajemy, tylko zaraz lecimy się na gospo załadować ziarnami i lecimy dalej siać. Bo musimy jeszcze posiać jęczmień i dokończyć pszenicę. Także sporo tutaj tego nam jeszcze zostało. To pole ma 70 arów. A zaraz na to dokładnie powiem, wiesz ile? To pole tylko ma, tylko trochę na dwa landy się dzieli. 10 arów i tu jeszcze jest tam kawałeczek, nie? Więc powiedzmy, no z hektar ma. No z hektar to pole ma, nie? Fajnie. To pole też ma w ogóle hektar, nie? Także fajnie, bo ono jest lekutko krótsze. O kurde, się zagapiłem. Dobra, może nie jest lekutko krótsze, ale... zagajniki gdzieś tam te tak trochę sobie odchodzą, nie? Okej. Okay. Dobra, zjeżdżam sobie tutaj. Jezdek zasiał. Ty to zasiałeś musiałem dobrze? Końcówkę. No to końcówkę musiałem. A, okej, okay, dobra. Co sądzicie właśnie o tym, że żeśmy sobie to zamienili? No według mnie mus, nie? Niestety mus. Kasy wyrównamy sobie na zero jak coś, więc o to się nie martwcie. I co? Ty w ogóle ruchu nie ma włączonego, tak pusto jakoś tak? Nie, nie, jakaś msza czy coś, nie wiem. Może i tak. O, tak się poczytam, fajnie będzie kadr. To co? Dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się oczywiście. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. Pa, pa.